Dzisiaj będzie krótko. Chciałem się tylko odnieść właśnie do tego, co Izrael zrobił w Strefie Gazy, o czym zaraz właśnie wszystkie media trąbią, czyli właśnie. Atak Izraela nalot na konwój humanitarny z World Central Kitchen, w wieku którego zginęło właśnie paru wolontariuszy, w tym Polak z Przemyśla. I Izrael się przyznał do tego. Twierdzą, że to był omyłkowy ostrzał. Tak naprawdę y, trzy rakiety y, przypierdoliły w ten konwój. Najpierw w jeden samochód, potem w kolejny. Potem, jak wynosili rannych ci wolontariusze strafionych samochodów, samochodów, no to jeszcze kolejna rakieta przypierdzieliła i wszystkie zabiła. Y, także no, jeśli to była pomyłka, no to wyjątkowo y, y, drastyczna pomyłka. No i właśnie. Wypowiedzi oficjeli izraelskich są dosyć, y, y, że tak powiem, aroganckie. Ambasador Izraela w Polsce y, też właśnie takie dziwne wypowiedzi, że nagle zaczął atakować w ogóle y, polskich polityków. Twierdzą, że skrajna lewica i skrajna prawica, na zawsze antysemicka, y, jakieś takie właśnie y, od razu zarzucanie właśnie Polakom antysemityzmu. Podczas gdy tutaj akurat posłanka Żukowska yy, chyba naj, najbardziej prominentnie yy, i dobitnie się wypowiadała, że właśnie że to była zbrodnia wojenna, którą trzeba zbadać, że Izrael powinien odpowiedzieć za to, jakieś odszkodowanie wypłacić rodzinie zabitego. Ona użyła słowa zamordowanego. Ja bym takich słów nie używał, będąc posłanką, ale na dobrą sprawę można tutaj jednak już po poznaniu tych okoliczności ataku, jednak stwierdził, że to jednak był dosyć taki z premedytacją atak. Być może zawiodła komunikacja, bo zasadniczo tak. Izrael zezwolił na pomoc humanitarną w tej północnej części strefy gazy, zezwolił na właśnie konwoje tych organizacji humanitarnych. Które miały dowodzić żywność dla ludności cywilnej, a nie zadeklarował, że będzie strzelać do wszystkiego, co się rusza. Więc wiedział, że jakieś konwoje będą, a mimo to trzy razy uderzył rakietą w ten konwój. Nie mógł w jakiś sposób ostrzec ich najpierw. Jakie zagrożenie rzekomo ten konwój stanowił. No, te, te wszystkie tłumaczenia Izraela są dosyć zawiłe i bardzo źle wypadają. W ogóle optyka tego jest bardzo zła dla Izraela. To już wszyscy już tak naprawdę no, mają słuszny, słuszne wąty co do tego, jak Izrael w tej strefie gazy postępuje, przynajmniej w, w, w odniesieniu do właśnie do tych realizacji humanitarnych. Całość przypomina mi atak na y, amerykański statek szpiegowski USS Liberty w 1967 roku, y, właśnie gdzie też y, pomimo dostawania komunikatów, że to jest statek amerykański, to i tak y, Izraelczycy, izraelski dowódca, dowodzący tym, koordynujący ten atak na ten statek, y, jeszcze właśnie. Y, Mimo już wiedział, że, już to jest, że to jest amerykański statek, to jeszcze kazał jeszcze raz im dopiero dolić. No i akurat tam, tam był pewien kasus, że, że to jest jednak statek na wodach terytorialnych Izraela, który no nie, nie powinien się tam znajdować. W czasie wojny, była wojna, wtedy trwała wojna z Egiptem, de facto tak zwana War of Attrition. Więc USS Liberty podobno przekazywało komunikaty radiowe izraelskie egipskiej armii, bo to był statek CIA akurat, USS Liberty, był całkowicie szpiegowski się to nie, nie powinien znajdować. No powiedzmy, że Izrael tam miał jurysdykcję, miał kasus tak naprawdę ten statek zatopić, no ale w przypadku tego konwoju humanitarnego, tak jak mówiłem, Izrael zezwolił na działanie tych organizacji humanitarnych i dowożenie tej żywności do rzekomo głodującej ludności gazy. Te konwoje, one były ochraniane właśnie po to, żeby nie zostały rozkradzione, choć z drugiej strony na pewno, jeśliby Hamas chciał taki konwój przejąć, przejąć żywność, to mógłby to zrobić, więc a to w takim wypadku Izrael mógł od razu z góry zadeklarować, że nie, że nie, nie będziemy tutaj pozwalać na działanie tych organizacji humanitarnych, bo i tak cała żywność trafia do Hamasu, a nie możemy pozwolić na to, żeby nasz wróg był dokarmiany. Izrael mógł być otwarty. No właśnie, a ja po prostu nie jestem w stanie tolerować takiego zakłamania i hipokryzji. Także mam nadzieję, że kanałami dyplomatycznymi i współpracą prokuratury polskiej Izraela uda się wyjaśnić tę sprawę i ukarać winnych. Prokuratura polska już trwa śledztwo i winnym grozi od jednego do 10 lat więzienia. Z tym rzeczywiście rzeko, że Izrael nie ekstraduje swoich obywateli do innych krajów. Zresztą dlaczego tutaj mieliby podlegać pod polską prokuraturę? Akurat Izrael jest również, w strefie gazy. Natomiast tutaj Polska powinna się postawić. Dokładnie to, co tam paru komentatorów mówiło, że Polska powinna przestać się przymilać Izraelowi i dawać się kopać. A Izrael się tak zachowywał. Trzeba postawić na asertywną politykę zagraniczną. To, czego od wielu lat nawoływałem, iż ludzie zarzucają mi jakieś żydofilstwo czy syjonizm. Tak, jestem syjonistą, ale jestem również za asertywną polską polityką zagraniczną, czyli nie przymilając się Izraelowi, tylko postawienie sprawy jasno. Jeśli ludzie odpowiedzialni za tą tragedię, za to de facto morderstwo nie zostaną osądzeni, to wam kurwa zrobimy gniew Boży, tak że wam pójdzie w pięty. Dokładnie tak. Nie może być tak, że izraelscy żołnierze odpowiedzialni za tą tragedię unikną odpowiedzialności. Oczywiście wierzę w to, że Izrael jest państwem prawa, transparentnym państwem prawa i dojdzie do tego, jak również do wypłaty odszkodowań dla tego poległego Polaka, zamordowanego de facto. A jak nie dojdzie, no tak jak mówię, polskie służby specjalne powinny wykonać operację gniew Boży, a więc zlikwidować morderców. Nawet jeśli im to zajmie 10 lat. Tak jak izraelskim służbom zajęła likwidacja zbrodniarzy odpowiedzialnych za mord w Monachium na izraelskich sportowcach. Tak poważne państwo załatwia swoje sprawy z reżimami, które unikają sprawiedliwości. A tego wymaga sprawiedliwość. Oko za oko, ząb za ząb. Koniec kurwa hipokryzji, koniec kłamstw, koniec jakiegoś jednostronnego przymilania się. To jest moje zdanie w tym temacie. Syjonisty, przyjaciela Izraela. Ale żadnej kurwa taryfy ulgowej dla reżimów, które chcą uniknąć odpowiedzialności. No a poza tym to się bardzo cieszę z tego, że Izrael na przykład dorwał. W Damaszku trzech oficjeli wysokich rangą irańskich rozpierdlających ataku bombowym na ambasady Iranu w Damaszku. Yeah! Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę również ze zgruzowania ogólnie tego już szpitalu Al-Shifa, gdzie rozjebano 200 Hamasowców, również wysoką, wysokich rangą Hamasowców. Bardzo się z tego cieszę. Izrael ma pełne prawo do gruzowania. Z Hamasu udających szpitale, tak jest. Telhai, kurwa. Tutaj żadnych, żadnych, kurwa, luzowań nie ma, tylko napierdalać. Dokładnie tak. Co tam dalej? A na froncie ukraińskim, proszę bardzo, dzieje się to, o czym do czego też nawoływałem, czyli to atakowania celów w głębi Rosji, tutaj Ukraina używa dronów wyposażonych w sztuczną inteligencję i atakują właśnie krwioobieg rosyjskiej gospodarki, czyli de facto przemysł naftowy, rafinerie Przede wszystkim tak właśnie jak, jak do czego nawoływaliśmy, trzeba to rozpierdolić w piździec. Trzeba podciąć Rosję w rosyjskiej gospodarce. No i widzę, że być może nie, nie posądzam tutaj ukraińskiego wywiadu o słuchanie moich podcastów, ale być może przeczytali albo rzucili okiem przynajmniej na powieść Toma Hlensiego Czerwony Storm, Red Storm Rising o fikcyjnej inwazji Związku Radzieckiego na kraje NATO w latach 80. Tam akurat powodem do inwazji Związku Radzieckiego było to, że fanatyk islamski dokonał zamachu na rafinerię właśnie na Syberii rosyjską, praktycznie likwidując produkcję ropy w Rosji. Dlatego Rosja, zawsze za, za Związek Radziecki sobie wtedy wymyślił, że przejmie obszary roponośne na Bliskim Wschodzie, ale żeby to zrobić, najpierw zrobi wyprzedzające uderzenie na kraje NATO, sparaliżuje je i dopiero wtedy właśnie zdobędzie Bliski Wschód. Oczywiście się nie udało. Parę przypadków wystarczy poczytać, trzeba przeczytać tą powieść, bo jest naprawdę dobra. Nie udało się to Związku Radzieckiemu, ale kraje to. NATO, wywiad natowski, jak się kapnął, że chodzi o ropę, to zaczął właśnie atakować składy paliwa w głębi terytorium Rosji i Związku Radzieckiego. I dokładnie to teraz robi Ukraina właśnie tak. Tak trzeba robić. Co prawda, tutaj nie ma tego y, przypadku, właśnie, że y, Rosja ma rozpierdoloną całkowicie produkcję ropy. Daleko od tego, ale y, prawda, jak to się mówi, zbierze się miarka w końcu, nie? Ukraina musi kontynuować te ataki bardzo dobrze, y, że, że to robi, bo to nie dość, że niszczy, niszczy to obieg rosyjskiej gospodarki, to jeszcze wpędza szerokie masy społeczeństwa rosyjskiego właśnie w panikę i pokazuje, że Rosja przegrywa, że Rosja nie ma szans jak dalej pójdzie oczywiście. No a co? A USA były przeciwne i prosiły Ukrainę, żeby Ukraina przestała, przestała atakować prawda, rafinerie i, i w ogóle kłębi Rosji, no bo to może słuchać eskalację i w ogóle wzrost cen ropy na rynkach światowych. A jakby, jak, jakby tak będzie, przecież Bidenik przegra wybory, ale również Trump może mieć problem z wygraniem wyborów, jeśli ropa będzie droga i benzyna dla Amerykanów. No i to pokazuje właśnie hipokryzję tego narodu, tej klasy politycznej, kompletnie skompromitowanej. Ukraina, Ukraino, prosimy Cię napierdalaj, Nie przejmuj się tym, co jacyś Jankesi mówią, bo to Ty walczysz o przetrwanie, a nie Jankesi. A Europa Zachodnia i tak będzie Ci dostarczać uzbrojenie, miejmy nadzieję, nieprzerwanie. No. Tutaj ostatnio właśnie teraz jak nagrywam to, no to był atak też na tam składy jakieś w Rostowie nad Donem. Co akurat Rostow nad Donem to jest blisko, blisko się znajduje granicy z Ukrainą. Aż dziwne, że tak, że tak późno w ogóle na atak na Rostow. Ale też atakowano naprawdę głęboko leżące 1200 kilometrów za, za granicą rosyjsko-ukraińską, właśnie również zakłady produkujące te drony Shahid. Czy tam składujące te drony z Iranu. Także właśnie tak trzeba robić. Szkoda, właśnie tylko, że Ukraina nie ma jeszcze więcej broń dalekiego zasięgu, takiej naprawdę potrafiącej zrobić spustoszenie. No, szkoda, szkoda, że nie może choćby wysłać jakiejś floty bombowców na gruzowanie Moskwy. No, ale dobra. Także. To jest, to jest bardzo pozytywny aspekt ten mniej, ten mniej pozytywny aspekt to jest właśnie z tym Izraelem no i w zasadzie tyle tyle, na tyle bo nie mam czasu za bardzo tyle chciałem się tylko właśnie odnieść do tej palącej kwestii a dłuższy podcast może będzie na weekendzie